Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę wam moją neutralną paletkę, bo kilka z was o to prosiłam, więc czemu nie? Może się komuś taka informacja przyda. To jest paletka MAC, którą kupiłam właśnie pustą. Wyciągnęłam z niej separatory, żeby zmieściło mi się po prostu więcej cieni. Do niektórych cieni potrzebowałam taśmy. Na przykład te Inglota niestety nie łapią, więc potrzebowałam taśmę magnetyczną, kupiłam na eBayu i poprzyklejałam sobie na tyły cieni i wtedy ładnie sobie wchodzą w tą paletę. No, więc może zacznę, tutaj podzieliłam, posegregowałam sobie w ten sposób, że tutaj mam jaśniejsze, a tutaj mam ciemniejsze. I mimo wielu cieni, nawet ta paletka Osso Special, którą teraz mam, to jeżeli chcę naprawdę pójść w jakość, intensywność, to najczęściej właśnie sięgam po tą paletkę, no bo no tutaj mam miks, tutaj nie tylko mam maka, ale głównie sięgam właśnie stąd po cienie, które po prostu najbardziej lubię, które są moimi ulubieńcami, jeżeli chodzi o dzienny makijaż, który zawsze sięgam. No tą paletkę praktycznie otwieram codziennie, bo są tutaj cienie, których używam non-stop. Także może zacznę od góry. Tutaj mam miks Kobo, Inglota i maka. Także zacznę od góry. Ten tutaj biały to jest White Frost firmy MAC. Chciałam typowy, biały, porządny, perłowy cień do rozświetlania kącików i pod łukiem brwiowym. I ten cień jest naprawdę piękny, bardzo ładny biały, perłowy, bardzo intensywny, uwielbiam go do kącików. Ten niżej to jest cień Vanilla, to jest pierwszy cień z MAC-a, jaki sobie kupiłam, dlatego on już sięgnął tutaj dna. To jest taki średni beż z delikatnym połyskiem, to nie są drobinki, to jest taki połysk. To jest właśnie Vanilla. Ten tutaj to jest Goldmine, też z firmy MAC, to jest takie żółte, jasne złoto. Potem tutaj jest Kobo, tutaj już nie jestem pewna, 101 z Kobo. Świetny, biały, matowy cień, idealny właśnie do, no, do czego ja go używam, do zagruntowania sobie korektora pod oczami i automatycznie od razu sobie rozświetlam po prostu tą okolicę tutaj, w te kąciki nie jadę tam pod całe oko, tylko po prostu w kącik, takim większym pędzelkiem w kącik i pod oko. Świetny do tego. Ten tutaj to jest cień brun, to jest taki beż, brulé, przepraszam, brulé, to jest taki żółty beż, taki w kolorze skóry bym powiedziała. Fajny do zneutralizowania, po prostu nałożenia jako bazy pod inne cienie. Ten tutaj to jest ten piękny złoty cień, o którym wam mówiłam. To jest 111 z Inglota. To jest to piękne złoto, o którym po prostu nie mogę przestać mówić. Przepiękny jest, musicie sobie koniecznie sprawić. Ten tutaj to jest, no to nie wiem co to jest. To jest takie szarawy, biały, no już sobie dziubnęłam. Szarawy, biały cień, który wyciągnęłam kiedyś z opakowania i nie wiem czemu, zgubiłam gdzieś to opakowanie i nie zdążyłam spisać koloru. Bardzo podobny do Omeka, ciut jaśniejszy. Ten następny niżej, ten tu to jest Retrospect. To jest taki srebrno-beżowo-szary i on ma dosyć większe takie drobinki, jest bardzo mocno błyszczący. Ten tutaj to jest Inglot 467, dość popularny kolor, właśnie taki łososiowy z drobinkami srebrnymi. Również bardzo lubię ten kolor, często go używam, bardzo ładny, inglotowski. Ten tutaj, widzicie, taki troszkę różowawe zabarwienie ma, taki jasny kolor, to jest 104 z Kobo. On fajnie, lubię właśnie takie średnie kolory, tak samo jak ten niżej, który jest 117. Takie dwa kolory właśnie z Kobo sobie wybrałam, bo lubię ciemniejsze cienie rozcierać właśnie takim jaśniejszym odcieniem, żeby po prostu ładniejsze przejście kolorów, bo nigdy nie osiągniecie takiego efektu, jeżeli rozetrzecie, szczególnie przy smoki, ciemny kolor i nagle walniecie sobie tutaj białe perły albo jasny jakiś. Nigdy nie uzyskacie takiego efektu, jeżeli pomiędzy te cienie rozetrzecie jakiś średni właśnie kolor. To jest, mam taki cieplejszy, to mam taki zimniejszy, fajny właśnie do tego. Ten kolor, oj, bardzo często po niego sięgam, to jest kolor Soba. Piękny taki brąz, taki ciepły brąz z takimi złotymi
fioletowo-różowymi drobinkami. Bardzo ładny. Uwielbiam go ogromnie. Okej, okay, następny jest Amber Lights. To jest takie stare pomarańczowe złoto. Stare złoto. Bardzo, bardzo lubię ten kolor, szczególnie na lato. Pięknie podkreśla niebieskie oczy. Amber Lights. Przepiękny kolor, naprawdę. Ten niżej to jest, bym powiedziała, coś jak Amber Lights, tylko ciut bardziej zielonkawy w odcieniu. No nie wiem, jak to powiedzieć. Ciut bardziej, jeszcze bardziej brązowy. I to jest kolor Romp, również z Maka. Piękny kolor do zewnętrznych kącików, bardzo go lubię. Następny to jest... Co to jest? No, to jest kolejny cień, którego nie odpisałam. To jest taki szarawy, matowy cień, też z Maka. Nie odpisałam nazwy, musicie mi to wybaczyć. Ten tutaj to jest Tempting. To jest taki mocno błyszczący brąz. Dosyć ma tam spore drobinki. Też jest ładny. Takie ma srebrno, srebrne drobinki, takie oryginalne dosyć. Coś jak Retrospect, tylko bardziej z brązowym zabarwieniem. Ten tutaj to jest Inglot 148 i przysięgam, w sklepie wyglądał na brąz. I przyniosłam go do domu, zobaczyłam w świetle dziennym i to jest oliwkowy brąz. No, byłam w szoku, bo to jest takie stare złoto, ale z zielonym odcieniem, taki oliwkowy, ale piękny kolor. No, nie używam go tak często, nie wiem czemu muszę zacząć, ale bardzo ładny, podoba mi się również. Ten u samej góry to jest Swiss Chocolate z Maka, to jest właśnie taki ciepły czerwony brąz matowy. Ten tutaj to jest też Kobo 208. To jest taki ładny perłowy ciemniejszy brąz. Ten tutaj mnie nie lubi, bo spadł, ale nieważne. Też nie znam jego nazwy. Ciemny brąz z drobinkami. Nie będę podnosić, nie chcę się. I ten tutaj to jest Patina. Patina jest pięknym, pięknym kolorem. Naprawdę taki oryginalny, niespotykany. Daje taki efekt, no mieni się na tyle kolorów. Niby taki niepozorny, a po roztarciu on ma w sobie, to jest taki... No, taki złoty brązik, ale ma w sobie pigmenty, bym powiedziała, zielone i różowe i srebrne. On po roztarciu na powiece zyskuje zupełnie inny wymiar, jeszcze roztarty albo nałożony na inne cienie. W ogóle magia. Piękny kolor, jeden z moich ulubionych w ogóle z Maka. Ten tutaj to jest cień Kork, czyli matowy, taki średni brąz. Fajny też do brwi dla kogoś, kto ma swoje właśnie jasnobrązowe włosy. No i cień Brun, który po prostu... No, otwieram tą paletkę codziennie, bo używam po prostu tego cienia do brwi, o którym Wam już mówiłam. Ten cień Brun, on już praktycznie niedługo sięgnie dna, bo tak często go używam. I to są wszystkie moje cienie z paletki neutralnej. To jest wszystko, czego mi potrzeba. Ja nie potrzebuję ani z takich kolorów jasnych, złotych czy coś. Nie potrzebuję innych kolorów, bo te naprawdę świetnie się spisują u mnie. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła filmik o kolorowej paletce, chociaż nie wiem, czy to neutralne. Mi się wydaje, że częściej korzystacie z neutralnych cieni, więc wolicie coś takiego. Ale tu, to jest moja kolorowa paletka i ona też z miksem Inglota, Kobo i Maka. Więc to jest wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać. Ja chętnie odpowiem. I widzimy się w następnych filmikach. Pozdrawiam wszystkim. Pa, pa!